Roller coaster? Nie mogę się doczekać. Szczerze mówiąc, nie czuję aż takiej szczególnej kontroli, ale... Ale fan, szczerze, nie myślałem, że mogę wypaść z tego rollercoastera. Ale podoba mi się też ten dualizm na zasadzie... Oba stworzenia i... Eve, czyli... Kurde, jak oni się nazywali? Andro Eidos. I Alfa i Nightiba to są stworzenia ludzkie. Człowiek stworzył i jedno, i drugie. I można powiedzieć, że jedno i drugie to jest w jakiś sposób człowiek, naturalna ewolucja człowieka. Z tym, że Andro Eidos jest ewolucją w maszynę. Tam mówisz, tak? Dobra. Andro Eidos jest ewolucją w maszynę, podczas gdy Alfa Nightiba, Nightiba ogólnie, ewolucją... genetyczną. Nie? I można by powiedzieć, że nie ma większej różnicy momentami, no nie? Bo kiedy Andro Eidos jest w pełni świadomą formą, no to oczywiście jest w jakiś sposób kontrolowany zewnętrznie przez matkę Sferę, która jest AI zarządzającym. No bo Andro Eidos jednak mają sporą część nieludzką. Androidową. Can descend to the cocoon from here. But there's also a path that leads to the top. Eve, the choice is yours. Jesus. A co za tym idzie? No ile Nightiba stracili, są ludźmi, którzy stracili kontrolę nad sobą w takiej formie, że nie mają nic poza instynktem i polują jak zwierzęta. Jesus, myślałem, że to się zaczęło ze mną toczyć. Co Andro Eidos mogą w każdej chwili zostać w pełni skontrolowane przez Mother Sphere. Nice. Będę mógł kogoś zabić szybko? Nie. Także wydaje mi się, że paradoksalnie, że wyglądają tak różnie od siebie. No bo nie oszukujmy się. Wydawałoby się, że od razu mógłby zadziałać efekt halo. Ach, fuck. Który by krzyczał: ci są dobrzy, ci są źli. Podczas gdy w ogóle nie jest to prawdą w tym wypadku. Czekajcie. O! Oh, fuck. Jeden nerwowy. Nienawidzę tych medów. Więc czy któraś z tych form życia jest naprawdę bardziej lub mniej ludzka? Można powiedzieć, że Andro Eidos. Tak, to prawda. Że Andro Eidos są formą bardziej świadomą. Samoświadomą. Więc teoretycznie lepszą. Bardziej doskonałą. Z drugiej strony, czy taka świadomość, która może być w pełni kontrolowana przez zewnętrzny czynnik, jakim jest w tym wypadku Mother Sphere, to dalej jest świadomość? To dalej jest... Nie no, muszę najpierw zabić tamto. To dalej jest świadomość? To dalej jest wolność? Bycie człowiekiem? Może za bardzo o tym myślę, ale no tak właśnie to postrzegam, że im, jak mam okazję teraz trochę bardziej pomyśleć nad tym, bo... Chodzę i bezmyślnie morduję Nightiba. Ach, ten sztuk. To widzę dużo takich fajnych... No przecież zablokowałem to.
Jak mam teraz czas trochę bardziej o tym pomyśleć, to bardzo dużo takich właśnie... Kurczę. Takich właśnie... Przemyśleń przychodzi do głowy. Jak dobrze ten świat jest napisany pod tym kątem. W jak prosty sposób wykorzystał fakt, że wystarczy coś narysować w odpowiedni sposób, żeby człowiek od razu to zantagonizował. W tym przypadku Nejciba. A potem dać do zrozumienia, że to, co zabijasz, to jest w sumie to samo, czym jesteś. W jakimś stopniu, w jakimś sensie. No bo na początku, jak usłyszałem, że to co już gdzieś tam... Olbrzymia fala zmiotła miasto. Martwe ciała unosiły się pośród zalanych gruzów. System komunikacji nie działa. Ten zdeformowany owad to na pewno Nejciba. Nie chcę nawet o tym myśleć, ale wygląda bardzo podobnie do nas. Kiedy dostałem tą informację, którą już gdzieś tam przewidziałem wcześniej, że Nejciba też byli stworzeni przez ludzi, już nie spodziewałem się, że będzie to naturalna genetyczna modyfikacja człowieka, to nie pomyślałem o tym właśnie, o tej jednej konkretnej rzeczy, że na dobrą sprawę Nejciba i Andro Eidos są bardzo podobne organizmy. Bardzo podobne pod kątem bycia stworzonym przez człowieka, bycia jakąś taką ewolucją człowieka w jedną i drugą stronę. Można powiedzieć, że tacy trochę bracia cioteczni. Ale czy którekolwiek z nich faktycznie jest człowiekiem? To jest kolejna zagwozdka. Czy Nejciba jako stworzenia w pełni, jakby nie patrzeć, biologiczne, pochodzące od ludzi, czyli zbudowane jak ludzie, genetycznie zmodyfikowane, dalej są ludźmi? No bo generalnie mówi się na przykład, że nie różnimy się za bardzo genetycznie kilka chromosomów od jakichś tam prostych stworzeń, nie? Typu ślimaki albo coś, nie pamiętam. Ale że to kwestia kilku chromosomów, z kilku zmian genetycznych. Nie chciałem tu wpaść. Nie chciałem, możesz... No, ale ja... Nie! Dobrze. Przepraszam, moja wina. Jak daleko? A niedaleko. Na szczęście chyba nie muszę zabijać tego wszystkiego. Nie muszę. I tak samo myśląc o Andro Eidos, czy montując sobie w jakiś sposób połączenie z jakimś AI, które może potencjalnie przejąć kompletną kontrolę nad tobą, jeśli tak sobie stwierdzi, to czy dalej mamy taką ludzką wolność? Czy którekolwiek z tych ludziopochodnych rzeczy dalej są ludźmi, nie? No w ogóle śmieszna sprawa, że Eve i jej podobni, Andro and Eidos, mówili o sobie per ludzie. Że już do tego stopnia zaginęła wieść o biologicznych ludziach, nie? Uhu. Duża przestrzeń. Na tyle zaginęła wieść o biologicznych ludziach, że oni już uznali, mieli już możliwość nazwania siebie ludźmi. Tymi jedynymi prawdziwymi ludźmi. Bardzo ciekawe. Nice. W ogóle... Poziom rzadkości tu jest. Czy ja mogę podnieść poziom rzadkości?
Nie, każda amunicja ma rzadkość 0. Myślałem, że można kupić jakąś amunicję, która więcej obrażeń może zadaje. Miniboss? Nie, to tylko konik. Cześć, koniku. Ej, ale chciałem, żebyś mnie... Może mnie zrażujesz teraz, koniu? Nice. Coś z prawej bardzo krzyka... Nie, to koń umierający. Tylko wy zostaliście? Ja nie wiedziałem, czy on atakuje teraz, czy się zagubił w akcji. Ja nie wiem, ja nie widzę kompletnie, kiedy ten człowiek atakuje. W sensie, ja go biję i ja nie wiem, która animacja to jest jego uderzenie, a która animacja to jest... Nie. No nie. Gincie. Kurwa ciebie. Elo. Dobra, nie będę już siadał, bo się cykam. Że się zaraz odpalą po raz kolejny. A to nie była prosta walka. Całkiem złożona. I do tego dużo miała różnych przeciwników. Fajnie, że zgrupowali ich tak mocno w jakieś takie przemyślane ekipy. Chociaż przyznam, że trochę brak jest jakichś takich sensownych przeciwników strzelających wśród Native'a. Tak jak było to na przykład wśród robotów, ten taki snajperski, który nieraz napsuł mi krwi tym, że po prostu istniał. To wśród Native'a nigdy nie było jakiegoś takiego szczególnego przedstawiciela przeciwników strzelających na odległość. No. Serio? No. Czy mam tam iść? Bo mogę, ale... Dużo opcji generalnie. Dobra, lećmy. Za dobrze mi poszło, słuchajcie. Szybki przegląd otoczenia. I w poszukiwaniu lutu. Bardzo otwarta ta mapa, jak na zamkniętą mapę. No prosi się, żeby się przejść tym gzymsem. Ale nie zrobię tego. Gdyby nie kłamstwa, nigdy byśmy się nie urodzili.
To, co znamy jako prawdę, nie zawsze nią jest. Społeczeństwo, w którym istnieje tylko prawda, nieuchronnie upadnie. Musimy być połączeni. Odpowiedź zostanie ujawniona tylko wtedy, gdy będziemy jednością. No to chyba piję do matki sfery. O! Zastanawiam się, jak można by utrudnić ten typ hakowania. Na pewno by coś wymyślili, ale... Uła, fajnie. Lubię takie rzeczy, jestem bardzo wysoko. No i trzeba pamiętać, że ja sam tu wszedłem, nie? A, ty nie umiesz tak praktycznie. Jesteś parkurowcem tylko trochę. Żaden z ciebie Ezio, żaden z ciebie Dastan. Dastan, Boże. Dastan to było imię księcia Persji z filmu. Jesus. Mam skille. Mogę sobie dodać skille. Więc mogę sobie tego użyć. Usiądź, Eve, bo widzę, że macie do pogadania. Pogadajcie, pogadajcie. I'm surprised you managed to survive for such a long time in a place like this, Lily. Well, I... There used to be a reason for that. A reason? Co? Oh, it's nothing. No zacznij gadać wreszcie, nie denerwuj mnie. Jestem tu i ci pomagam, chcę wiedzieć coś więcej. Nie. Mama. Wstań. Dwa koniki, w tym jeden boss. Dobrze, że pamiętam już to, jak się to odbija. Nie no, wstanę się tym trójkątem. Brakło mi zbyt niewiele. No. W międzyczasie jeszcze skażacza też zdążyłem prawie zabić. Znaczy pozbawić osłony, przepraszam. To dość duża różnica. Okej. Okay. Nie zrobiłeś mi za bardzo krzywdy, przyznam. No chodź. Wow, 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 wow. Miałeś podejść.
niedobrze. O, daleko. Mam tu papa. To nie było mądre. To już czy jeszcze? O, serio? Czemu ja zawsze robię ten unik nie w tę stronę? Jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo mi to czasem nie wychodzi. No, przeszpy cię. Gin. Ja myślałem, że on zginął i ja już muszę go tylko kliknąć i dobić, ale bym nie wykończył, gad. Good job again, Eve. But how will you get back? It looks like it's going to take some time. There's a roller coaster right next to you that you can ride. Thanks. I'll be there soon. Auf Wiedersehen. Czy ona powiedziała roller coaster? Zapraszamy na roller coaster. Energylandia. A będzie jazda. Wow, 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 bo wyskoczysz, ty, Eve. Nie rozpędzaj się tak, błagam. Wystraszyłaś mnie. W sumie nawet nie wiem, dlaczego ja tam byłem. Poszedłem zabić bossa? Kropka? Nic więcej? Pięknie się na to patrzy, jak oni wybuchają. Sprawdza na niego, ale jest bardzo kosztowne, jeśli chodzi o energię. Nie denerwuj mnie. Nie mam na ciebie czasu. Patrzcie, tutaj mogłem jeszcze iść. No ja w ogóle zignorowałem to, że mogę iść w tę stronę. Zaraz się okaże, że te wieże, które tu są, to są... Nie ma nic lepszego niż zabicie tego Gunwa jednym atakiem. Naprawdę. Wow! No, pół HP. No cofnij się, Eve. Dobra, robimy taki. Thank you.
Nie miałem możliwości w ogóle uniknąć tego. W sensie nie dostałem świecenia miecza. Śmiesznie. I on ma życia. Nie, ten ma przewidywalny pattern. No dobrze się go bije, dobrze się go bije. Używam tego komba, bo ono jest pięciokrotne i zdaje dużą szansę na kryta. Ifno, przyznam, że tworzymy całkiem zgrany duet. Oj, daj spokój, wiem, że tak nie myślisz. Co nie? Lily, why did you choose to live hidden in a place like this? Najciemniej pod latarnią, jak to się mówi. O, aha. Back then, they didn't like water. But I think they've evolved now. Zastanawiam się, czy ten ten główny, wielki Natiba. Alfa Natiba. Alfa Alf Natiba. Nie pamiętam, jak oni do niego mówią. Czy on nie jest przypadkiem człowiekiem po prostu, który siedzi za sterami czegoś? Nie, nie tutaj. Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Chcę dokupić ammo tradycyjnie. Skoro wreszcie zaczęło mi się przydawać, to... to będę sobie z niego korzystał regularnie. Hop. Dobra, tradycyjnie tak zacznijmy. Bo to ładnie czyści od tej premys. Dziękuję, dziękuję. Udaję się do atelier. Atelier Amaro. A to faktycznie tędy. Okej, okay. Let's go. Over here. Take a ride on the roller coaster and you'll discover my magnificent atelier waiting for you. Nie mogę się doczekać. Szczerze mówiąc, to nie czuję aż takiej szczególnej kontroli, ale... to da... Ale fan, szczerze, nie myślałem, że mogę wypaść z tego rollercoastera, ups. Wyje***nie z wagonika, jak to się ładnie mówi. Odrodzenie. My bad, sorry. Nie myślałem, że mogę z niego wypaść, to by się wszystko wydawało takie zautomatyzowane. Ale jednak coś trzeba zrobić, żeby nie wypaść. Wow. Nice. Trzymaj się. Mogę robić uniki? Na czym ty w ogóle jedziesz? Powykańczałem. O, 1500 wrogów. Strój! Motywacja. Przy tym, w jaką stronę idzie projektowanie tych strojów w tej grze, to jak słyszę nazwę motywacja,
to odnoszę wrażenie, że to będzie bardzo zabawny strój. Albo brak stroju. Mogę tam wejść? Co za akcja? Kolejny roller coaster? Let's go! Ło, słabo ci poszło, Eve. Wyłaź z tej wody. Zginiemy. O, szklarnia. Powinno mnie to zdziwić? Nie jestem pewien. Popularny motyw, bardzo ładny. Dobre zbliżenia. Długo cię namawiali, żebyś tak wystąpiła? Dobra, dawaj, dałaś się kupić. Dokładnie. Fajnie, bardzo fajnie. Dobra. Co tam, Lily? Pokaż swoje królestwo. What a place. Oh my goodness. It's full of plants and little birds. Tak, dokładnie tak. Welcome to Lily's atelier. This is my favorite green garden. Have a look around. Wow. Naprawdę tu byłaś i dbałaś cały czas o to miejsce? W sumie Nativa teraz ciężko by mieli się i tak dostać, może ci latające ewentualnie, ale ona powinna sobie z nimi poradzić. Z jednym czy dwoma. Wireplume! To jest Wireplume! Tak się nazywał ten Pokémon? Wireplume! Co ty tu robisz? Ona jest marzeniem każdego dzieciaka, który chciał sobie zbudować bazę. Co nie? Nawet Pokémony tu sadzi. Nice. Mega ładnie. Znaczy trochę to zaniedbane, ale to pewnie dlatego, że spędziła pół roku w kapsule. O, czy to jej? Wyślij wspomnienie do Matki Sfery. Czy staniesz się jednością z Matką Sferą? Tak. Czy dane są niezniszczalne? Tak. Czy połączysz się z innymi ludźmi przez sieć? Tak. Czy to honorowy czyn? Tak. Przepraszam, z Andrzejem Dudą mi się przypomniał. Zostaw dane w karcie pamięci. Czy staniesz się jednością z Matką Sferą? Nie. Czy dane są niezniszczalne? Nie. Czy odłączysz się od wszystkich mediów i popadniesz w wieczną samotność? Tak. Czy nikt się o tym nie dowie? Tak. Co wybierzesz w swojej ostatniej chwili? Co wybierzesz? Gdzie jest wejście? Ona coś otworzyła, nie? Czy ja chcę gadać? Are you done looking around? Take a good long look around before Lily arrives. Nie ma dużo rzeczy do wspinaczki? Nie. Nie, no to już się rozejrzałem. Patrzyłem sobie na kwiatki. Are you done looking around? Yes. I should gather a few samples just in case.
In case of what? Chcecie terraformować teraz Eidos? Got everything? Yes, except one thing. What is it? Actually, I wasn't alone here. Co ty mówisz? I had a colleague who also survived. Ta kapsuła była nieprzezroczysta, jak podchodziłem, nie? Iberis. Iberis, tak przeczytała. Colony's greatest hacker. And the comrade I cared most about. Coś się jej stało? Chcę jej sukienkę. Fell asleep a year ago due to body cell damage. Chcę jej sukienkę. Eve musi założyć jej sukienkę. Słodkie. Sorry for leaving you all alone, Iberis. I'll come and visit you often. Nie rozumiem niestety trochę jak działa to wszystko. Chociaż może trochę rozumiem. This is what she left for the world. Trochę rozumiem. To znaczy, że jeśli ten android zginie, to nie można już go naprawić, no bo jednak ma w sporej części też organy ludzkie i organizm przestaje działać, te zwykłe organy, które ma, no gniją, niszczą się. No pewnie można byłoby ją naprawić, jeśli odpowiednie części by się zepsuły, nawet jeśli te robotyczne części się zepsują, to niezależnie która się zepsuje, pewnie można by to naprawić, chyba że zostanie zniszczona pamięć. Ale u człowieka, jak za długo poleży, no to już nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Przy statku? Nie znalazłem żadnej puszki tutaj na tej... na Eidos. To też z tobą mogę pogadać. Eve, thank you for coming here with me. Wziąłeś może sukienkę koleżanki? Potrzebuję jej do researchu. This is getting awkward. Let's quickly go to orbit. I'll connect to the expansion system. Yeah. 850. A, to ten nowy kombinezon. Nie chcę go. Jest paskudny. No jest paskudny jeszcze to na samym środku jakaś wstążka, nie wiem kto to wymyślił. Okropne. Le. Nobody roams these lands free of suffering. Nobody. Not even Lily. You're right. Shall we get going then? No, mamy wyjście, no. Lećmy stąd. Co? Winda? Whoa.